kochani, czy lubicie rozmawiać sobie przy herbatce? Jako rodzina, bo my kochamy rodzinę, prawda? No właśnie, zobaczymy, jak przy herbatce rozmawiają emeryci. Oj, dzisiaj moja wnusia przyjdzie. Muszę porządek tutaj zrobić, bo to bałagan, tak? Na bałaganili ci wszyscy tutaj. Jak nie wiem, ale miała być. Miała być o 19:00. A już prawie 20:00, no. Nie ma jej, ale nic. Pewnie znowu od dziadzi kasę wyciągnie, jak to zwykle bywa. Oj, ta wnusia moja. Aja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 j
mówię mojej żonie, żeby nie stawiała tak daleko, bo człowiek ciężko potem... No już powinna wyjść niedługo. No zobaczymy, co tutaj w tej gazecie. O, idzie. Wchodź, kochana, wchodź! Otwarte! Dzień dobry, cześć. A to ty? A kogo się spodziewałeś? A no, wnucia moja miała być. Przyjeżdżałem koło ciebie, to mówię, wpadnę, zobaczę, jak się czujesz. W ogóle jak u ciebie tam. O właśnie, jak się czujesz? A herbatki się napijesz? Słucham? Herbatki się napijesz? A, jeżeli nie masz nic innego. Ale Heniek, tylko wiesz co, przypomnij mi najpierw, jak się nazywa taki kwiat. Kwiat to kwiat, no powiedz mi, jak wygląda. No taki wysoki, takie ma tutaj te płatki, no. Chryzantema. Nie tam chryzantema, tobie to się wszystko z tym świętem listopadowym zaraz kojarzy tam. Nie chryzantema, tak, te płatki takie czerwone ma tutaj w koło, no. Tulipan. Nie, co ty, ale on kolce ma. Kaktus. Nie, ale to te kolce są na łodyżce. A, no to już wiem, no tata, no. Róża. Róża, o, właśnie. Róża! Róża, zrób nam herbaty! Trzeba żonę wykorzystywać do czegoś, nie? A tak to w górę. No popatrz, no. No mówiłem, zrób nam herbaty, no. Kazał pan, musiał sam. Pójdę po herbatkę, przyniosę herbatkę. A co tam, Heniu, ciekawego w prasie piszą? Masz herbatkę. A piszą ciekawe rzeczy. O, patrz tutaj. Obiecają 500 zł na każde dziecko. Obiecanki, cacanki. Ale to powiem ci, że w niektórych parafiach przybędzie pieniędzy. Budżet się zwiększy, jak tak każdemu dadzą 500 na dziecko, nie? Fajne. Widzę, Heniu, że masz dziurę budżetową. A wiesz, no, łaziłem po tych supermarketach, po różnych galeriach. Ludzi, człowieku, nie mają pieniędzy, a tyle ludzi, i to w dzień, nie pracują, a mają. Może chcą wydać, bo potem nie wiadomo, czy będą mogli. Ty, ale to trzeba zaszyć. Dobrze mówisz, no zaszyć, no. Ale ja w domu mam tylko szydło. Wiesz, szydłem nie zaszyjesz. No, ale Heniu, ale gdzie, herbatki się napijesz? Słucham? Herbatki się napijesz? No, jeżeli nie masz nic innego. No to ja ci zaraz zrobię herbatkę. O, ciepła herbatka, pij, Heniu, pij. O, widzę, że masz nowy zawód. Operator pilota do telewizora. O, Roman, a co ty tak pokracznie chodzisz? Powiem tobie w tajemnicy, kupiłem dezodorant. Tylko w sztywcie, wiesz, bo ekologicznie. Wiesz, nie w sprayu, tylko w sztywcie. I tam w instrukcji obsługi było napisane wcisnąć od tyłu. Wcisnąłem.
Trochę pokracznie chodzę, ale wiesz, jak bąka puszczę w piękny, ważny cel pokoju. Ale Heniu, nie o tym będziemy rozmawiali. Herbatki się napijesz? Jeżeli nie masz czego innego... No to herbatki jeszcze. Ja chcę zrobić herbatkę jeszcze. Pij na zdrowie, pij. A ty właściwie, Heniek, to jakżeś przyszedł do mnie? Przyjechałeś, czy co? No przecież ani tramwajem, ani autobusem. Bo jakbym przyjechał tramwajem albo autobusem, to bym musiał na piechotę 5 kilometrów zasuwać. Samochodem. Taryfą? Nie. Swoim własnym. No ale przecież ty nie masz samochodu, jak ci ostatnio komornik go zabrał. No zabrał. Ale musiał oddać. Wiesz, jak mnie oddawał, to miał łzy w oczach. No, nie dziwię się. No ale bij herbatkę na zdrowie. A napijesz się jeszcze herbatki? Nie, wiesz co, ja już pójdę, zasiedziałem się. Trzymaj się, wiesz. No wiesz, no dobrze, no trudno, poczekam na wnusię moją. Z tym Romanem coś nie tak. Pokracznie chodzi. Pamięć nie taka. Byłem u niego tyle czasu, a on mnie nawet herbaty nie zaproponował. Roman Szczeblewski, Henio Gołębiewski. Ogromne brawa dla tego duetu.